Państwa bardzo serdecznie, choć środek wakacji pracować trzeba. To nasze, tak powiem, wspólne zainteresowanie wakacyjne, bo rząd nie daje nam powodów, by o sobie zapomnieć, nawet w środku sierpnia. Będziemy mówić o rzeczy bardzo poważnej, bo dotyczącej nie tylko samego KGHM, ale w ogóle strategii rządu, jak radzić sobie w czasach trudnych, czytaj, jak naprawić błędy ministra Rostowskiego. Będziemy mówić o sposobie rządu na to, jak dziś zapełnić dziurę ministra Jacka Rostowskiego w budżecie państwa. Jak ostatnio się dowiadujemy, przede wszystkim na przykładzie KGHM-u, ale nie tylko, bo rzecz dotyczy także innych spółek, m.in. z branży energetycznej, rząd zamierza prywatyzować spółki w czasie PESSY, w czasie kryzysu gospodarczego i w ten sposób zapełnić budżetową dziurę. Jak się okaże, robi to po pierwsze nieprofesjonalnie, bo za chwilę zobaczymy różne deklaracje składane przez różnych polityków. My zobaczymy tylko tego najważniejszego, pana premiera Donalda Tuska, ale przecież pamiętamy wicepremiera Grzegorza Schetynę, który powiedział prywatyzacji nie. Pamiętamy ministra Grada, który powiedział prywatyzacji tak. Czytaliśmy wywiad ministra Boniego, który zapowiada jednak sprzedaż 10% akcji. Cały ten zgiełk wokół prywatyzacji spółki giełdowej, jaką jest KGHM, powoduje, że na warszawskiej giełdzie przy znaczku KGHM ceny indeksów spadają w dół. Czerwony znaczek przy KGHM-ie co jakiś czas po jednej mniej lub bardziej jeszcze mniej mądrej wypowiedzi jednego z polityków obozu rządzącego pokazują, że za polskie portfele, bo gospodarka to polskie portfele, zabrali się ludzie nieprofesjonalni. Mamy do czynienia ze spektaklem piaskownica, a nie w poważnym zarządzaniu dużym sektorem, jakim jest polska gospodarka, między innymi sektorem miedziowym. Ale zobaczmy, jeśli państwo za chwilę zobaczą coś, co już niedawno pokazują także pokazywali pracownicy KGHM-u, czyli ulotkę, kiedy nie premier Donald Tusk, ale poseł Donald Tusk i nie wicepremier Grzegorz Schetyna, ale poseł Grzegorz Schetyna, poseł z Lubina, przypominam, byli na spotkaniu z górnikami w polskiej miedzi, w KGHM-ie. I tam oto ci panowie, w obecności jeszcze lokalnych posłów, obiecywali i zapewniali. Nie jest prawdą, że Platforma Obywatelska będzie chciała sprywatyzować KGHM. Te plotki rozpuszczają nasi przeciwnicy. My nigdy nie dopuścimy do zmiany struktury właścicielskiej w polskiej miedzi. Ta ulotka jest ulotką sprzed 2 lat. No, może pan premier Tusk, tak samo jak to, że obiecał cud w Irlandii, tak samo jak to, że obiecał służbie zdrowia radykalne podwyżki, jak obiecał radykalne podwyżki dla nauczycieli, mógł to zapomnieć. Pan premier Donald Tusk ma dość krótką pamięć, ale nie sądzę, by na tyle krótką, by zapomnieć coś, co było 2 tygodnie temu. Dzisiaj dane, które dysponujemy, one są bardzo proste. Wskazują, że dywidenda wypłacana z KGHM w ciągu 5, może 6 lat dałaby tego typu korzyści z punktu widzenia budżetu państwa, ile wynosiłaby wartość sprzedaży udziału Skarbu Państwa. Co ciekawe, dywidenda, czyli to, co rząd mógłby otrzymać z tych 10% akcji, o których mówi minister Boni, chodzi o 700 milionów, tak szacuje rząd, że tyle z tych 10% akcji otrzyma, to nawet nie 5 do 6 lat, jak powiedział pan premier Tusk, ale 2 lata, bo zysk z zeszłego roku KGHM-u to 3,5 miliarda złotych, 10% z 3,5 miliarda to 350, razy 2 to 700. Czyli w 2 lata zamiast sprzedać, można, nie tracąc 10% udziału w spółce, nie narażając się na wrogie przejęcie KGHM-u na giełdzie, odzyskać to 700 milionów złotych. Ale posłuchajmy, co pan premier mówi w dalszej części wypowiedzi. I dlatego podobnie zresztą jak to kalkulowaliśmy 2 lata temu i rok temu. Szybka prywatyzacja KGHM-u nie wydaje się nam opłacalna z punktu widzenia interesów państwa. Popieram tą wypowiedź pana premiera Donalda Tuska. Szybka prywatyzacja, nawet 10% udziału, czyli sprzedanie nawet 10% udziałów, nie wydaje się, ba, nie jest opłacalna z punktu widzenia interesów państwa. Co stało się w ostatnim czasie, przez 2 tygodnie, że mamy do czynienia ze spektaklem nieprofesjonalizmu? Co stało się, że dziś rano pracownicy w KGHM-ie zarządzili strajk ostrzegawczy? Ja rozumiem, że oni czują się oszukani, bo premier obiecał, że nie sprywatyzuje. Z naszego punktu widzenia, jako opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość, patrzymy również na gospodarkę jako
właściciel, państwo jest właścicielem niektórych przedsiębiorstw i jako właściciel nie powinno narażać Skarbu Państwa na niepotrzebne straty w przyszłości. Nie jest tak, że po Platformie Obywatelskiej choćby potop. Nie, po Platformie Obywatelskiej musi trwać polska gospodarka. Sprzedawanie w czasach kryzysu już nie tylko KGHM-u, bo słyszymy również o energetyce, o Lotosie, jest moim zdaniem i naszym zdaniem nieodpowiedzialne. Według niektórych ekspertów to, co rząd chce uzyskać na przykład za ENE, jest o 40-50% niedoszacowaniem wartości tej spółki. To już zakrawa nie tylko na błędne i nieprofesjonalne działania, ale to już niestety jest działalność, naszym zdaniem również mogąca być działalnością na szkodę Skarbu Państwa, na szkodę tej spółki. No i na sam koniec warto powiedzieć, że gdzieś w tle tego wszystkiego wydaje się odbywać walka gigantów Platformy Obywatelskiej. Bo jeśli jest tak, jak mówią niektórzy, że jest to próba sił między wicepremierem Schetyną a dworem premiera Donalda Tuska, no to jest to bardzo zły sygnał dla polskiej gospodarki. Bo jeśli któryś z panów chce sobie coś udowodnić, to nie powinien robić tego na przykładzie bardzo ważnej dla polskiego sektora, dla polskiej gospodarki spółce, jaką jest Polska.